przede wszystkim trzeba powiedzieć, że składka zdrowotna powinna być w Polsce wyższa. Kropka. Ja o tym mówię od kilkunastu lat przynajmniej. No ale nikt nie miał takiej odwagi, żeby podnieść tą składkę zdrowotną za premiera Tuska, mimo że wtedy moje dorady trafiały do rządzących, to nikt się absolutnie tym nie przejmował, dlatego że po prostu bano się podnieść tęże składkę zdrowotną, mimo że tylko 1,25% tak naprawdę z naszych zarobków trafiało do NSZ-u, bo 7,75% szło z PIT-u, więc to nie miało wielkiego znaczenia, gdyby na przykład zmienić ta 9% na 11% i większość, żeby szła z PIT-u, a nie od nas. No ale bano się jednak podwyższenia tej składki zdrowotnej. No jak widzę, rewolucyjna odwaga opanowała Prawo i Sprawiedliwość. Według mnie opanowała dlatego, że no to, co widzimy w Polskim Ładzie generalnie, to jest program wyborczy, to jest ewidentne, nie ma dyskusji. I jeżeli sondaże Prawa i Sprawiedliwość przekroczą na trwałe 40%, to czego można oczekiwać? To według mnie wybory będziemy mieli na wiosnę. No ale to zupełnie abstrahując od tematu. Czy inaczej mówiąc, składka zdrowotna, wpływy ze składki zdrowotnej, a może tak, powinny być większe. Różne są metody, żeby to spowodować. Jedną z nich jest po prostu podniesienie składki zdrowotnej, za czym ja bym optował, a Prawo i Sprawiedliwość wybrało inną metodę, czyli nie odpisujemy sobie tego 7,75 z naszego PIT-u, całe 9% idzie z naszej pensji brutto. No i w tym momencie dla zatrudnionych do pewnie 6, 7, może nawet 10 tysięcy złotych niewiele się zmienia, bo te nawet kilkadziesiąt złotych miesięcznie dla tych około 10 tysięcy, to oni specjalnie tego nie odczują. Jest to niewątpliwe spore uderzenie w tych, którzy są samozatrudnieni i którzy się w ogóle rozliczają nie PIT-em, a 19-procentowym liniowym podatkiem. To jest uderzenie potężne, dlatego że w tym momencie obciążenie im rośnie z 19 na 28%. Po prostu. Generalnie trzeba też zauważyć, że ta kwota wolna 30 tysięcy złotych i 120 tysięcy drugi próg podatkowy, czy tam właściwie pierwszy, bo to jest jedyny próg podatkowy, to niby coś zmienia, ale też nie wiemy, bo nikt, ja przynajmniej nigdy nie słyszałem, czy na pewno te 30 tysięcy złotych będzie wolne dla każdego. Bo jeżeli to będzie tak jak obecnie, obecnie przypominam, mamy 8 tysięcy złotych kwotę wolną, tylko że ona jest wolna dla tych, którzy zarabiają 8 tysięcy złotych rocznie, a im wyższe ktoś ma zarobki, tym bardziej ta kwota wolna spada i w końcu okazuje się, że jest praktycznie zerowa. W związku z tym zobaczymy, co z tym będzie z tymi 30 tysiącami. Jeżeli to będzie też degresywna, tak jak 8 tysięcy, no to będzie się wyglądało to już zupełnie katastrofalnie. Inaczej mówiąc tak, znowu wracając do podstawowego pytania, to napędzi wpływy do NFZ-u, nie ulega wątpliwości, bo przede wszystkim zapłacą, no ci, którzy są na umowach, nie zapłacą więcej, bo po prostu płacą 9%, w związku z tym tu się nic nie zmieni. A ci, którzy są na umowach, zleceniach i tym podobnych, umowach cywilnoprawnych, samozatrudnieniu, będą płacili 9% i to zwiększy wpływy NFZ-u. To nie ulega żadnej wątpliwości. Pytanie, czy wystarczająco zwiększy? Ja nie wiem, dlatego że bez reformy ochrony zdrowia, na czym ja się tak specjalnie nie znam, tylko wiem na pewno, że do dziurawego wiadra, jak to się mówi, jak się doleje wody, no to nic to nie zmieni, bo wiadro będzie przeciekało. Więc samo podniesienie na przykład wynagrodzeń pielęgniarkom, które na pewno powinny mieć dużo wyższe wynagrodzenia, czy lekarzom, niczego nie zmieni, ale nie zmieni się organizacji ochrony zdrowia. I tutaj jest duży znak zapytania, bo tego w NPO, czyli w tym Narodowym Polskim Ładzie, czy tam Nowym Polskim Ładzie nie ma. Jeżeli chodzi o pytanie o lekarzy, no to tutaj rzeczywiście nawet o tym nie pomyślałem przed pytaniem, które padło z Państwa strony, dlatego że
faktycznie oni też są samozatrudnieni, nawet siostra mam tak zatrudnioną. W związku z tym oni będą płacili te 9%. Ucieczka w szarą strefę dla lekarza jest nie tylko trudna, chociaż do tej pory wielu z nich przecież nie wystawiało paragonów, prawda, z kasy fiskalnej. W związku z tym, no może będą tak dalej robili. Ja uważam, że to jest ryzykowne, bo w przypadku jakichś problemów zdrowotnych, kiedy pacjent by udał się do sądu, nie wiem, czy to miało ręce i nogi. Ja tam na miejscu lekarza wolę być zupełnie, tak powiem, na biało, a nie na szaro. Nie iść w szarą strefę. Obawiam się, że to po prostu zwiększy ceny usług prywatnych, usług dla ludzi, którzy płacą, a nie korzystają z publicznej ochrony zdrowia. I to według mnie jest nieuniknione, tak jak wzrosną ceny mieszkań, też z oczywistych powodów przedstawionych w NPL, tak samo wzrosną ceny usług lekarskich. I w ten sposób lekarze powiedzą, ok, dzielimy się tym 9%, ale wy państwo to zapłacicie.